lekarzem, bo to jest człowiek obserwator. Ja jestem z tego dumna, jestem doktorem ekologii na przykład. No takie różne dziwne mam po drodze z rzeczy, ale nie po to mówię, żeby się chwalić, tylko żeby powiedzieć, że miałam naturę dziennikarza, czyli obserwatora zawsze. I to człowieka, który kocha innych ludzi, niekoniecznie przedmioty, może właśnie bardziej może ludzi i to jest najbardziej fascynujące. I fotografia, moim zdaniem właśnie, jeżeli się fotografuje ludzi, to jest jeszcze bardziej fascynujące, bo się ich obserwuje wyjątkowo, bo trzeba złapać ich duszę. Czesław Czapliński, fotograf, dziennikarz, dokumentalista, autor kilkudziesięciu książek, albumów, swoje życie od 40 lat dzieli, czy też łączy Warszawę z Nowym Jorkiem, bo tak należy powiedzieć, że raczej bardziej łączy, prawda? I fotografował najbardziej znane osobistości świata biznesu, kultury, polityki i sportu i nadal to czyni, szanowni państwo. Zostawiam z artystą. Okazja do spotkania jest, bo artysta jest, a przy okazji jest 80-lecie, o czym jakoś nie wiem, niewiele osób wie, ja nie wiedziałam, ty mi powiedziałeś, wynalezienie fotografii, proszę państwa. Czesław Czapliński, wielkie brawa. Państwo, że będę siedział, to będzie może wygodniej, przynajmniej dla mnie. Więc tak, ta punktualność, o której ona mówi, jest bardzo ważna. Jak ktoś mieszka od 40 lat w Nowym Jorku, to wie, co to znaczy punktualność. No w Polsce to raczej poprawiło się, ale to jest dalekie od światowych standardów. I spóźnienie w Nowym Jorku 5 minut to jest skandal. 10 to się odwołuje w ogóle spotkanie. No nie ma... Nie ma czegoś takiego, bo to jest prosta sprawa, no szanujemy się, nie? Wszyscy, czyli ktoś mnie prosi na tą godzinę, ja przychodzę i nie ma innej drogi. Ale to jest też wybór każdego, no bo jeżeli ktoś się nauczył, że on mówi, ja mogę połączyć jedno i drugie i 10, to znaczy, że nie robi niczego, no albo się koncentruje na czymś, albo nie, to jest prosta sprawa, ale nie walczmy z tym. Proszę Państwa, to co powiedziała tutaj ta legenda w ogóle wszystkiego, co jest możliwe, ubrana jak modelka po prostu hollywoodzka, to przecież my wiemy i to wszystko, to ja również jestem dziennikarzem, napisałem kilkaset artykułów, uwielbiam jakby wspominać te rzeczy, które się zdarzyły, ponieważ samo zdjęcie to jest za mało. Zdjęcie to jest jeszcze cała historia koło niego. Ta jedna z moich książek, Portrety z historią, gdzie jest 20 kilka rozdziałów. Każdy rozdział to jest inna osoba fotografowana i historia, jak to zdjęcie powstało. Za każdym razem jest ona inna, sensacyjna nieraz. No naprawdę, działy się rzeczy niebywałe. No i może zacznę od dziś. No, przyleciał ze Stanów na 2 tygodnie mój syn do Polski. Poszliśmy rano sobie na śniadanie i sobie myślałem, no zjem spokojnie śniadanie, wypiję kawę i nic się nie wydarzy. No ale w związku z tym, że miejsce, gdzie to jest śniadanie, również są wykładane pisma i gazety. No i wziąłem Gazetę Wyborczą, gdzie tam na okładce było napisane, że już jest wszystko wygrane. To, no ale ja to jakby okładką się specjalnie nie przejmowałem i zaczynam oglądać to. Teraz muszę odłożyć mikrofon, bo chcę Państwu pokazać, bo co zobaczyłem w głębi. Potem przejdę do innych rzeczy. Na całej stronie moje zdjęcie Jerzego Kosińskiego robione w 1988 roku, czyli mamy 30 parę lat. Dzisiaj cała strona tutaj. No i tu, a tu potem jakiś okropny artykuł o nim, na który będę musiał chyba odpowiedzieć, ponieważ wynika on z niezrozumienia, ale nie o to chodzi. To zdjęcie, też historia tego zdjęcia jest taka, że Wojtek Piwak, legenda, którego fotografowałem od 81 roku, zobaczcie, to jest bajka, nie, słuchajcie, to jest więcej, to co on teraz zrobił, to jest więcej jak pieniądze. I powiem Wam, ale nie, dlatego muszę teraz w jego kierunku. Pamiętam, jak go odwiedziłem go w Greenwich. Wyobraźcie sobie, ten gentleman, który tu stoi, mieszkał w Greenwich, w stanie Connecticut. Pałacu, który wybudował gość, który zbudował Empire State Building. Ja nie widziałem takiej budowli zbudowanej z kamienia, na kilku poziomach wisiały jego obrazy. No i pierwszą rzeczą, jaką mi powiedział, to mówi tak: Czesław, zrobisz moją kolekcję. Ja mówię, co ty gadasz? Ja znanych ludzi robię, takimi pierdołami się będę zajmował. On mówi, co? Chcesz mi powiedzieć, że pieniądze ci śmierdzą? Przecież ja chcę za to zapłacić. A mówi, ale to nie jest najważniejsze.
najważniejszą rzeczą mi powiedział, to ja cię zapoznam z moimi przyjaciółmi, którzy również mają różne kolekcje. I jeżeli ty dojdziesz do nich, sfotografujesz ich kolekcję, to wejdziesz w ich najbliższą relację, bo to, co się kolekcjonuje, jest bardzo prywatne. Żebyście wiedzieli, jaką on ma kolekcję tak naprawdę, bo to wiemy tylko z grubsza. Ja nie mogę o tym mówić, bo to jest tajemnica, wtedy by jakieś napady były, coś nie mogę. Naprawdę, ma wszystko, co jest najważniejsze. Ten dżentelmen tak wygląda. Nie, bez te... Nie, to przecież było ułożone, Wojtek. No robiliśmy, umawialiśmy. Umawialiśmy się, no. Tak jak słowo śmierć mojego. Tak, umawialiśmy się, nie, nie. Słuchajcie, powiem wam, to co on... To, że dzisiaj Fangor jest kupowany za kilka milionów złotych, to gdyby nie jego relacje, nie byłoby szans. Ja Fangora poznałem 81-82 rok. Za 5 tysięcy dolarów można było Fangora kupić każdego z tego. On doprowadził takiej sytuacji. Naprawdę, szapoba, trzeba mu się ukłonić naprawdę na wszystkie strony. Ja tutaj jestem skromnym człowiekiem. Na z Trumpem, no Trump następna bajka, tak? Może jak? Wejdzie. Tak. Przyleciał, tak? Czy Trump przyleciał? Nie, bo to jest bardzo ważne, tak. No tak jak w Polsce się mówi, że ja gonię za Trumpem, no to ja powiem, no to jeżeli tak gonię za Trumpem, to dlaczego już w 85 urobiłem zdjęcie, a w 89 jego portret dałem w zachęcie na mojej wystawie na 150 lat wynalezienia fotografii. Ale tu wchodzimy teraz w sztukę. To było troszeczkę, ale naprawdę wyjątkowo się zbiegło. Nie byliśmy ułożeni z tym, no naprawdę, nie wiedziałem. Wiem, że Wojtek jest tutaj, ale że tu podejdzie, to naprawdę, uwierzcie mi, to nie było ułożona sprawa. No teraz idźmy w tą fotografię. No bo z tą fotografią jest tak, że ta fotografia Kosińskiego, którą tutaj widzicie, zrobiona tyle lat temu, ponad 30 lat temu, ona teraz żyje. To ja byłem na planie filmowym, no to ile tam, jedna czy dwie osoby mogły robić? Kto przechował to zdjęcie ponad 30 lat? Kto je wystawi tak, że ono może być teraz użyte na stronę? Ja te zdjęcia sprzedaję również sygnowane, czyli to jest znowu cały czas. Czy ta fotografia po latach nabiera olbrzymiej wartości. I teraz to zdjęcie, które tutaj Państwo widzą twarzą w twarz, ten tytuł wymyślił Kosiński w 89 roku. Potem wyszedł mój taki album Twarzą w twarz, gdzie on napisał 4 eseje. A ja teraz nazwałem jedną z ostatnią właściwie wystawę. No bo chciałbym tak powiedzieć, że w tym roku naprawdę mija 180 lat od wynalezienia fotografii. W 1839 roku, w sierpniu, przyszedł Daguerre do Akademii Francuskiej i powiedział: proszę Państwa, mam wynalazek fotografii, nie chcę go patentować, daję go dla całego świata. I od tamtego czasu się wszystko zaczęło. Pierwsze daguerotypy, potem ruszyło wszystko dalej. No więc mamy taką sytuację. I teraz ja, 30 lat temu, moja pierwsza potężna wystawa w Warszawie była wystawa w Zachęcie w styczniu 89 roku, kiedy było 150 lat. Też się nazywała Twarzą w twarz, wyszedł album, ale tam były portrety wybitnych postaci. Pamiętam, jak doszło do załatwienia. No, trzeba nazwać, wystawa to jest, trzeba ją załatwić. To nie ma tak, że ktoś nagle przychodzi i coś daje, więc ja pamiętam, że rok wcześniej przyjechałem wtedy do Warszawy. Zatrzymywałem się głównie, jak jeszcze nie miałem mieszkania, w Wiktorii. Bardzo mi ten hotel pasował. I z portfoliem wychodzę z Wiktorii i pytam tego faceta, który tam stoi z ochrony. I on mówi: jakaś najlepsza galeria tutaj. No proszę pana, to pan w dobrym miejscu jest. Tutaj na lewo ma pan zachętę. I to ja wchodzę z tym portfoliem do tej zachęty i pytam sekretarkę o dyrektora. No ja nawet nie wiedziałem, kto był dyrektorem wtedy w tej zachęcie, no bo kto by to wiedział właściwie. Nie było internetu, nie było niczego, trzeba było naprawdę koło tego chodzić. Ona mówiła: czy pan był umówiony? Ja mówię: przyleciałem wczoraj z Nowego Jorku. A to proszę tam iść, tamte drugie drzwi. Czyli ten Nowy Jork otworzył mi drzwi. Ale to tylko na początku, potem było, już nie było takie proste. No i wchodzę do tego dyrektora, otwieram mu to portfolio, pokazuję i mówię, że za rok będzie 150 lat. Czy on by
zrobił tutaj wystawę, bo to by najbardziej mi pasowało. On tak obejrzał to portfolio i mówi, proszę pana, jeżeli pan myśli, że ja, dyrektor Zachęty, decyduję, co będzie tutaj pokazywane, to pan się grubo myli. No to kto? KC, w 88 roku. KC to brzmiało wtedy strasznie, bo ja w 79 uciekłem, Komitet Centralny, myślałem, że to jacyś ludożercy są i to wszystko. Mówię, no to jak to zrobić? Jakby pan mi zostawił na kilka dni, to portfolio, to ja pójdę do nich. Czułem, że muszę coś dodać jeszcze takiego, co by uratowało tą sytuację. I mówię do niego, mówię, proszę pana, byłem u ambasadora amerykańskiego w Warszawie, pokazywałem mu to portfolio i on mówi, że w związku z tym, że tak dużo jest Amerykanów wybitnych, to on by przyszedł na otwarcie i powiedział parę słów. No ten to wysłucha. Dobrze. Przychodzę za kilka dni, on siedzi taki, z twarzy nie mogę nic wywnioskować, czy jest dobrze, czy źle, kamienna twarz, taka to wszystko. Ja mówię, i co? No proszę pana, było tak. Poszedłem. Zacząłem pokazywać. Oni tak kręcili głową. Ja mówię, to jest źle. No tak, to jest źle. Ale tak lekko kręcili głową. To nie było jeszcze takie mocne. Czyli tam są różne te rzeczy. I kiedy zobaczyłem, że są na nie, że Zachęta by nie zrobiła tej wystawy, to powiedziałem to, co pan powiedział, że ambasador amerykański mógłby coś powiedzieć na otwarciu. Wtedy kręcili już tak bardzo szybko. Ja mówię, to jest bardzo źle. To mówi, to już tragedia. No więc ja czułem, że nie mogę dłużej się tym wszystkim zajmować. Podszedłem do nich, zamknąłem portfolio i powiedziałem do widzenia. Zrobiłem dwa kroki, ale jeden z nich krzyczy. Panie dyrektorze, ale niech pan zdecyduje. Ja mówię, co? Robimy. Zrobił. Jeżeli mu dali szansę, że on ma zdecydować, on powiedział, że robi. W styczniu 89 roku cała kulturalna Warszawa po raz pierwszy przyszła na tą wystawę. Na 150 lat. Cała. Bałem się, ponieważ mi nie było 10 lat w Polsce, ale pomogła mi. Zawsze są ludzie, którzy pomagają. Parę dni wcześniej wywiad ze mną przeprowadziła Irena Dziedzic. I jak skończyła ten wywiad, to ja jej mówię, ale teraz będę miał wystawę, czy ktoś w ogóle przyjdzie. Proszę pana, w moich ustach, rękach, oczach jest to, żeby wszyscy przyszli. Ona naprawdę to zrobiła tak, że no, muszę jej podziękować, umarła nie tak dawno, ale naprawdę. A jeszcze drugą rzecz, którą zrobiła, że potem jak się żegnaliśmy i ona mówi cały czas, w pana oczach jest taki smutek jakiś coś, bo ja mówię, mam do załatwienia bardzo trudną sprawę. No jaka to była sprawa? Przywiozłem oryginał książki Kosińskiego, która nigdy od 65 roku, Malowany ptak, nie była przetłumaczona na język polski. Stała po angielsku, była przetłumaczona na 40 języków, ale nie na polski. I co? No ja mówię, no i chciałem ją wydać. Byłem w Łodzi, ponieważ Kosiński był z Łodzi, zresztą tak jak ja, ale wydawnictwo, które tam było, nie przypadło mi do gustu z tym gościem, z rektorem, bym nie chciał robić. No to ona mówi, no to czytelnik. No ja mówię, pani Ireno, no ale czytelnik to jest marzenie, przecież tam się nie wchodzi, tam, no tak normalnie się nie wchodzi. Wyjęła notes, jakiś numer to, zadzwoniła, nikt nie odbierał. Mówi, jutro niech pan idzie obojętnie, po 12, ja się z nimi skontaktuję i pan może pójść. Jak poszedłem, to prezes już czekał na mnie z kawą i przyjął to i w następnym roku ta książka wyszła. Parę dni temu byłem na takim spotkaniu, bo czytelnik obchodził 75 lat i prezes, aktualny prezes powiedział, że na sali jest człowiek, który przywiózł Malowanego ptaka. A wtedy prezydent Warszawy wstał, który też był na tym i powiedział, a ja kupiłem wtedy, kiedy Kosiński podpisywał, to i stałem godzinę czekając na to, żeby mógł mi podpisać, bo kilka tysięcy ludzi przyszło na prezentację tego. No czyli te historie wszystkie tak się kręcą. I teraz tak, po czymś takim, miałem potem jeszcze drugą wystawę, no chciałem tą wystawę teraz na 180 lat pokazać w Warszawie, ale tu jest trudno. Powiem wam zupełnie serio, czyli i Muzeum Narodowe, niby wszyscy chcą, ale nie. I zdecydowałem, że kiedy jakiś czas temu Kalisz, czyli miasto, nie wiem, jakieś około 100 tysięcy, a nie miliona czy więcej, mówi mi, że to pokaże. Jeżeli sobie jeszcze przeanalizowałem, że mój mistrz, polski mistrz, Benedykt Jerzy Dorys, jeden z najlepszych przedwojennych fotografów, który umarł w 90 roku, pochodził z Kalisza, mówi, ja robię w Kaliszu.
wieży ciśnień na trzech poziomach. Wystawa jest sensacyjna. Nagrałem to wczoraj, było otwarcie. I to jest pierwszy naprawdę poważny pokaz tej wystawy. Ja myślę, że ona przyjdzie do Warszawy. Presja będzie duża i będzie wszędzie pokazywana. I to dobrze, bo ja uważam, że powinno tak być, że nie powinna być taka centralizacja jak kiedyś. KC i tylko Warszawa i tylko to. Mogą być mniejsze miejscowości, które mogą robić wielkie wydarzenie. I teraz pokażę wam na tym, przelecę troszkę tych zdjęć, bo mój pomysł w tym roku na 180 lat był taki, żeby pokazać najwybitniejszych fotografów. No bo co? Pokazujemy zawsze ich zdjęcia, a nie wiemy, jak oni wyglądają. Okazało się, że w ciągu tych ponad 40 lat fotografowałem kilkudziesięciu najwybitniejszych fotografów. Większość z nich, niestety, trzeba powiedzieć z przykrością, już nie żyje. Dla fotografii to często jest bardzo dobrze, bo wtedy zdjęcia nabiera jeszcze większej mocy. Ja pamiętam, nie wiem, co mi do głowy przyszło, ale pierwsza moja wystawa w 1981 roku w Nowym Jorku, we wstępie napisałem, nie miałem wtedy takiej żadnej osoby, że najbardziej by mi zależało, że jeżeli ktoś umrze z tych osób, które fotografowałem, to żeby był znany, jak on jest znany dla ogółu, z mojego zdjęcia. Dziś jest takich zdjęć już sporo. Przepraszam za to, ja wiem, że to jest bolesne, ale jest już sporo takich zdjęć. Na przykład zdjęcie Kapuścińskiego, które również oprócz tego, że właśnie jest znany z mojego zdjęcia, to również sprzedałem go kilkaset razy, czyli jest warte również finansowo bardzo poważnie. Zupełny przypadek, kiedy przyleciał do Nowego Jorku, zrobiłem mu zdjęcie, kiedy mu się spodobało na początku lat 80. i właśnie na tej wystawie w 89 roku on napisał cały esej o tym moim zdjęciu. To był szok. Ale wyobraźcie sobie, ten Kapuściński, który jak przyjeżdżał do Nowego Jorku, to był przedstawiany jako światowej sławy pisarz, największy pisarz, a w Polsce skromnie oni mówili, reportażysta, taki reportażysta, to pisze jakieś reportażyki. No, kto się z nim porówna dzisiaj? Z trudno, naprawdę. Wielki, nie wiem, zawsze w kraju rodzinnym jest chyba najtrudniej. To jest taka rzecz. Ale teraz przelecę te zdjęcia tych fotografów, to zobaczycie, jak oni wyglądają. No tu jest, to jest Daguerre, który sobie sam zrobił zdjęcie. Tutaj już. To jest taka Berenice Bott, jedna z największych. No większość z nich nie żyje. Też bardzo potężny. Wszystkie te zdjęcia, jak zobaczycie, ja zrobiłem w sepii, ponieważ uważałem, że to jest historyczna rzecz i powinny być. Richard Avedon. Jego zdjęcia, no bardzo bym chciał, żeby chociaż 10% za tyle, co on sprzedaje zdjęcie, były w Polsce sprzedawane po kilka milionów dolarów. Jego zdjęcia są. No, mam nadzieję, że za rok, jak tutaj się zobaczymy, to w Polsce też do tego dojdzie. David Bailey. No, olbrzymie nazwisko. Beksiński. Beksińskiego znamy właściwie z malarstwa, ale ja pamiętam jego zdjęcia. Się spotykaliśmy, przyjeżdżałem do niego do studia. Pamiętam jedno takie zdjęcie, które mi cały czas po głowie chodzi, jak nie mogę spać. Zrobił taki akt takiej kobiety, którą położył na szynach. Na pierwszej szynie tutaj była szyja, a na tej drugiej po skosie ona tak leżała, były nogi gdzieś tutaj, czyli jakby przejechał pociąg, to by odciął jej głowę i nogi. No dramatyczne, nieprawdopodobne. Do czego się wziął, robił niesamowicie. To jest gość, który przyleciał z Beatlesami do Nowego Jorku i to wystarczyło. I stał się jednym z największych fotografów. Czyli w dobrym towarzystwie przyleciał, został, rewelacja. Brasse. Słuchajcie, to jest ostatnie zdjęcie tego dżentelmena zrobione w Auschwitz. To jest ten słynny portrecista z tego filmu Portrecista. Historia jego już nie żyje. Historia jego jest niesamowita. O, przed wojną mieszkał w Katowicach, ale urodzony był w Wiedniu, czyli mówił genialnie po niemiecku. No jak miał mówić, tam urodzony. No i jak Niemcy napadli na Polskę, przyszli do niego, do tego, wiedzieli, że on jest urodzony w Wiedniu i mówi, podpisz tutaj szybciutko Volkslistę, będziesz normalnie mógł prowadzić do studiów. No mówi, jaką Volkslistę? No tak, no że jesteś Niemcem. Nie, jestem Polakiem. No tak, ale urodzony tam. No jestem Polakiem. Odmówił im trzy razy. Po trzeciej odmowie wzięli go za karę do Auschwitz. No i przyjeżdża z tym całym transportem tam. Akurat tak się dobrze złożyło, może,
że cały dyrektor Auschwitz był przy tym przyjmowaniu tych nowych po prostu nabytków do Oświęcimia, ludzi. No i on po niemiecku pięknie powiedział, ten zaczął go pytać, mówi, mówisz po niemiecku, to a czym się zajmowałeś? Fotografią. No to mógłbyś być fotografem w Auschwitz. Kto był fotograf z Auschwitz? Kiedy ja już go poznałem i te wszystkie rzeczy, zresztą po wojnie nie wziął aparatu już do ręki po tym, co robił. On robił te najbardziej niesamowite, to zdjęcie takie, gdzie zakrył oczy, kiedy te pogięte palce, to mam całą serię zdjęć, nagrałem z nim też film. Było niesamowite i pamiętam to, wrażenie na mnie największe zrobiło, bo tam w tym Auschwitz jest również taka sala, gdzie przyjeżdża młodzież z Niemiec. No i ci młodzi ludzie przyjeżdżają, a on przyjeżdżał i po niemiecku im opowiadał, co się działo. Ja widziałem, jak ci młodzi ludzie, którzy nic nie wiedzieli, płakali po prostu. Mówili, że to jest chyba niemożliwe, ale widzieli jego takiego po prostu, to wiedzieli, że ten człowiek to no nie mógłby kłamać, wydaje się. Można bez końca. Adam Bujak. Ostatni raz się spotkaliśmy się jakiś miesiąc temu. Wyszedł jego nowy album, ja miałem też coś dla niego, swój jakiś album i tak się spotkaliśmy, a znaliśmy się z tego okresu, ponieważ ja na trzeciej pielgrzymce papieża ze Stanów przyleciałem i latałem i u niego się zatrzymałem w Krakowie. Zresztą on mi się nie dawał mi nigdy pójść do hotelu, bo mówi, ty masz paszport amerykański, to płacisz więcej pieniędzy, to są oszuści, którzy cię wykorzystują, mówi mu o latach 80. i będziesz umiał. No i teraz wymieniamy ten album, dajemy sobie to wszystko i ja mu daję, on mówi, który to twój? Ja mówię, 43, to chyba rekord. Jaki rekord? Ja mam 156 albumów, ten gentleman. Niesamowity, powiem wam, i to też jest takie coś niesamowite. Ja spotkałem go zupełnie przypadkowo w kaplicy na południu. No teraz ja nie przypomnę miejscowości, która kaplica stworzona z czaszek ludzkich. O, bardzo proszę. Sensacja. Ja wchodzę do tej kaplicy, pojechaliśmy tam z żoną, bo po prostu objeżdżaliśmy tam te tereny koło Wrocławia, koło tego, a on stoi z aparatem na statywie, ustawia ujęcie. No ludzie, no czy to jest w ogóle możliwe? No to chyba nie jest możliwe, no, ale takie rzeczy się zdarzają. To jest Kappa. To jest Kornel Kappa, czyli brat tego słynnego Roberta Kappy. Pamiętacie takie zdjęcie, które on zrobił, tego żołnierza, który dostał kulę i tak się przewraca. Do dziś krążą legendy o tym zdjęciu, czy ono nie było pozowane, czyli że ja sobie nie wyobrażam, żeby tak było, no ale wszystko można, bo uchwycił moment, jednak to był moment, kiedy nie było łatwo zrobić zdjęcie po prostu w ruchu takie. A to był to jego brat, który prowadził ICP, International Center of Photography w Nowym Jorku, czyli najlepsze takie miejsce, gdzie można było wystawiać, spotykać różnych znanych ludzi. Christo, czyli ten, który, pamiętacie, przykrywał całe wyspy i robił, fotografia dla niego też jest czymś bardzo ważnym. Urszula Czartoryska. To właściwie jedyna osoba, która do końca nie wiem, czy ona robiła zdjęcia, ale pisała o fotografii zjawiskowej. Więc uważałem, że będzie sens, żona Ryszarda Stanisławskiego, dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi, pisała o fotografii tak, że koniec świata. O mnie skromnie jedną rzecz napisała, także na pewno nie odwdzięczam jej się za ten mój tekścik, który napisała, ale o innych pisała cudownie i uważam, że właśnie takie osoby, które są związane z fotografią, powinny też się znaleźć. To właściwie jedna osoba taka jest, nie fotograf. Witold Dederko. Słuchajcie, to zdjęcie zrobione na 6 dni przed jego śmiercią. 1988 rok, byłem u niego w mieszkaniu, pracowni na Starym Mieście, w łóżku, tak jak tutaj widzicie, wyglądał. Nigdy takich zdjęć nie robię, ale byłem z prezesem Związku Polskich Artystów Fotografików wówczas, Pawłem Pierścińskim, i zapytałem go, czy jakbym zrobił parę zdjęć. On mówi, oczywiście, rób, człowieku. No więc zacząłem go robić, trochę go przestawiać w tym wszystkim. Na tej wystawie w 1989 roku dałem jego zdjęcie, ale to było podobne z tej serii, ale inne. I wtedy wychodził taki tygodnik literacki i facetka, która napisała recenzję z tego na pierwszej stronie, zamieściła tamto zdjęcie i napisała: Czapliński sfotografował śmierć.
to naprawdę po 6 dniach była śmierć. Tutaj ja mam dokładnie datę tego zdjęcia i muszę wam powiedzieć, że żyłem troszeczkę w takim napięciu, czy ja się nie przyczyniłem troszeczkę do tego, że on umarł, bo go troszkę przestawiałem, się zdjęciami wymienialiśmy. I miesiąc temu, naprawdę, znowu jest zbieg okoliczności. Wtedy u niego taki był młody chłopiec. Okazało się, zacząłem szukać tego chłopca. To jest, bo on żyje, jego syn. Znalazłem go, odszukałem go. On teraz pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, jest tam w bibliotece i doszedłem do niego miesiąc temu. Zaprosił mnie do siebie do studia na Ursynowie, pojechałem tam. No dzisiaj to już jest starszy gość zupełnie. I tak na samym końcu, kiedy już tak się zaprzyjaźniliśmy troszeczkę, to go pytam, ja mówię, słuchaj, bo tu jest taka sprawa z tym twoim tatą, że ja wtedy tam wkroczyłem do was, no pamiętasz to wszystko i boję się, że może coś mnie... No, daj spokój, człowieku. 2 dni po twoim pobycie mój tata pojechał, bo on również grał w filmach, dużo filmów, zagrać jakąś drugoplanową rolę w filmie. No i co się stało? Mówi, jakaś kobieta wpadła mu w oko. I zaproponował jej kąpiel w tym, w jeziorze. A ta kobieta powiedziała, że nie ma kostiumu. No to jeszcze bardziej go to zainteresowało. Wykąpali się, prawdopodobnie na Golasa, no to myślę, że tak musiało być. Wrócił, przeziębił się i umarł. Czyli spadła mi z barki wielka odpowiedzialność za ewentualnie za to, że może coś. Poczucie winy. Idziemy dalej. Czyli to nie ja. Tak. Dorys, to jest ten właśnie gość, który urodził się w Kaliszu, który nazywał się oryginalnie, jak mieszkał w Kaliszu, Rottenberg. W latach 20. zmienił na Dorys, poczuł, że już otworzy studio fotograficzne w Warszawie, to Rottenberg nie będzie dobrze wyglądało, nie wszyscy do niego przyjdą. A on chciał po prostu artystycznie działać. Otworzył studio przed wojną w Alejach Jerozolimskich 41. To było najbardziej podobno niesamowite studio, wymalowane na biało i czarno, sześciany takie, te wszystkie rzeczy. I jak mi opowiadał, to pierwszą klientką była taka dziewczyna, która weszła do studia, zapukała i mi, przepraszam, czy tu jest studio? Tak, no ja, on mówi, byłem z żoną, żona stała koło mnie i mówi, tak, tutaj jest studio. No bo proszę Państwa, bo ja, moje koleżanki, trzyma coś w ręku, on mówi, trzyma jakiś węzełek taki, zebrały pieniądze, bo uważały, że ja jestem taka piękna, żebym poszła do studia jakiegoś dobrego, zrobiła sobie zdjęcie, ponieważ za miesiąc mija termin pierwszego Miss Polonia, na które nie było tak jak teraz, że dziewczyny tam jadą i tam się z tymi jurorami zadają i sobie załatwiają jakieś te miejsca, tylko wysyłało się zdjęcia. I jurorzy rozkładali zdjęcia i wybierali z tych zdjęć najpiękniejszą kobietę. I ona wysłała to zdjęcie. Ale jeszcze przed tym, zanim to było, to on ten węzełek położyła i pyta się, czy to jest wystarczająca ilość pieniędzy. On był najdroższy, czego on mnie nauczył właśnie, żeby być najdroższy, właśnie Dorys. No Dorys mówi do mnie, że to grosiki były, ale moja żona mówi zdecydowanie, to jest nawet za dużo, wystarczy, robimy. No i żona zdecydowała. Zrobiliśmy to zdjęcie. Po miesiącu ona wygrała. No co się stało? No wtedy całe krakowskie przedmieście, Nowy Świat, wszystkie najbardziej ekskluzywne sklepy, każdy chciał je zamawiał u mnie zdjęcie, żeby wystawić w tym, że oni mają najpiękniejszą Polkę u siebie. Tak zaczął. A teraz to moje spotkanie z nim w 86 roku, w 90 umarł, było takie, że on nikogo nie przyjmował. Ale ja znałem i Hartwiga, i paru takich wybitnych fotografów i oni dzwonili od rana do nocy, że taki gość z Nowego Jorku też robi portrety, no przyjmij go człowieku, no pokażę ci zdjęcia, nic nie musisz mówić, no dobrze. No i zaprosił mnie do siebie i przyszedłem do niego. Mieszkał w takiej kamienicy, którą odbudował na Nowym Świecie, niedaleko Blikle. I po obejrzeniu tych zdjęć mówi, zaraz, to ja jestem stary dziad. Pan młodzieniec nieprawdopodobny. I pan robi taką prostotę jak ja? Nie, to jest po prostu chyba niemożliwe.
No muszę powiedzieć tak, że teraz jak to powtarzam, to ktoś by mógł powiedzieć, że opowiadam bajki, ale poprosiłem go, bo była moja żona, która miała magnetofon, czy możemy to nagrać. On mówi, oczywiście, mam to nagrane, jakby ktoś chciał sprawdzać, to detalicznie możemy to odtworzyć. Mam nagraną tą wypowiedź jego. Wychodząc, on mówi, wie pan, to ja panu widzę, że pan robi takie rzeczy, że muszę panu doradzić. To doradzę panu coś. Niech pan zrobi to, co ja przed wojną, czyli niech pan będzie najdroższy. Ja mówię, ale jak to zrobić? Bardzo prosta sprawa. Zobaczy pan, ile ludzie biorą za sesję, za zdjęcie, za to i na początek przemnoży pan to przez 10. Czyli jak 1000, to, no to 10 tysięcy. Bardzo mu ufałem, bo on mówił w taki sposób, że nie można było nawet pomyśleć, żeby inaczej myśleć. Efekt tego był taki, że jak przyjeżdżałem do Polski, przez pierwsze 2 lata się wszyscy ode mnie odsunęli. Czapliński zwariował, pojechał do Ameryki, tu stawia jakieś warunki. Ale po 2 latach, co się okazało, że nie przyjeżdżałem już do Polski, tylko jechałem na Sardynię, do Porto Cervo, najdroższego miejsca, jakie jest na Sardynii, czy Włosi mówią, że ich stać tam na wodę mineralną tylko. I mieszkałem w willach Jerzego Staraka, czyli Polfarmy, Jana Kulczyka i innych i robiłem dla nich zdjęcia. Czyli jego dorada była jedną z najlepszych, jakie w moim życiu były. I staram się to trzymać, dlatego że doszedłem do takiego wniosku, że jeżeli ktoś naprawdę chce porządny portret, porządne zdjęcie, przyjdzie do mnie, to rozmawiamy. I mnie już nikt nie zaczepia tak na ulicy, że chce coś czy tamto, bo nie ma mowy. No bo on wie, że po prostu nie ma. Nieraz nawet jak kupują w tej agencji czy coś, moje zdjęcia czy coś, to zaczynają od tego, że nie wiedzą, czy ich stać na to. I to jest dobry początek, tak. Bo to od razu podnosi do góry całą sytuację i idziemy dalej. No i to jest ten Dorys, który wyjechał w latach 20. z Kalisza. Tam otworzyłem wystawę. Muszę powiedzieć, że tak go cenię, że zrobiłem kilka rzeczy dla niego. W Muzeum Narodowym zrobiłem taką wystawę kilka lat temu, na której pokazałem jego przedwojenne portrety. Ona miała 3 części. Pierwsze to były przedwojenne portrety Dorysa, które przywróciłem do życia. Bo nie chciałem robić jakby jego tych zdjęć z negatywu, do których miałem dojście, ponieważ on w ciemni bardzo dużo dorzucał swoich rzeczy, czy doświetlał, odejmował, no, robił różne rzeczy. Więc wybrałem najlepszych kilkadziesiąt portretów, sensacyjnych zupełnie, i zrobiłem, opracowałem taką metodę, jak przywrócić je do życia, zeskanowałem i wydrukowałem 70 na 100. To jest po prostu coś niebywałego. Druga część tej wystawy to były portrety tej samej osoby, najpierw robione przez niego, a później przeze mnie. Na przykład Nina Andrycz w latach 40. przez niego, a w latach 80. przeze mnie. I pamiętam z tą Niną Andrycz, ona przyszła na otwarcie do Muzeum Narodowego, stanęła tak między tymi zdjęciami, telewizja przyjeżdża, no i tak Nina patrzy do telewizji, ja stoję tutaj, no Dorysa nie ma, ona mówi, panie Czesławie, telewizja to nagrywa, pan wie, że lubię pana zdjęcie, ale w tym przypadku, jak stoję między tym, wybieram Dorysa, młodsza jestem. No, ja mówię, to dobry wybór, to jest taka. Trzecia część były moje zdjęcia. I co ciekawe, wyszedł z tego taki gruby, ponad 200 stron album i pamiętam, że wydawnictwo napisało Czesław Czapliński, Benedykt Jerzy Dorys. Ja mówię, to jest jedyny przypadek, kiedy nie będzie alfabetyczny. Dorys będzie pierwszy przede mną. To jest faktycznie jeden raz, kiedy ustąpiłem komuś miejsca na tym pierwszym, bo uważałem, że on będzie. Drugą rzecz, jaką dla niego zrobiłem i uważam, że powinienem, to jest... No może ktoś będzie tym zainteresowany, może do tego wrócić, bo rzecz jest sensacyjna. W latach 30. on, cała Warszawka jeździła do Kazimierza nad Wisłą. No i sobie zasiadali tam nóżkę na nóżkę, pili kawkę, koniaczek, obmawiali różne dziewczyny, mówili to, tamto. A Dorys też tam jeździł, ale Dorys nie mógł, to był taki po prostu człowiek, który chciał pracować. Mówi, ja nie mogę tam siedzieć, więc on kupił pierwszą lajkę. Czyli mały aparacik sobie powiesił na tym i chodził po tym miasteczku i zrobił jeden z najlepszych. Ja uważam, że to jest w ogóle pierwszy profesjonalny fotoreportaż na świecie. Gdyby to się udało przeprowadzić, zacząłem proces tego, to mielibyśmy taki sukces, że musiałyby być wszystkie encyklopedie, wszystkie książki o historii fotografii przedrukowane,
i on by musiał być pokazany. I zrobiłem wystawę w synagodze, tam jest piękna synagoga w Kazimierzu, i tam zrobiłem wystawę tych jego zdjęć z tamtego czasu. No wyobraźcie sobie, tam jest zdjęcie, przyjechał cyrk. Cyrk przyjechał do Kazimierza i on zrobił zdjęcie osoby, która gdzieś tam pod tym namiotem, nie wiem, szaleje i to, taki cień, no rzeczy robił niebywałe. W każdym razie ja myślę, że to jest pierwszy fotoreportaż, Grupa Magnum, sprawdzałem, robili już później, to była wojna w Hiszpanii, potem właściwie to ten jego fotoreportaż można by było przeprowadzić jako pierwszy na świecie. No to jest ten Doris, naprawdę, czapki z głów. To który to robił? W którym ja mu robiłem zdjęcia? Nie, w którym był 30 lata. Mam daty, 31, 32, no to po prostu wtedy, kiedy Warszawka jeździła. To muszę już szybciej przelecić. Stasis Eidrigiewicius, malarz, który, no też jak mówię o takich pomysłach, czyli jak już robiłem wszystkie zdjęcia, no to on mówi, słuchaj, to musimy coś zrobić takiego, żeby było nadzwyczajne. No więc on namalował drugą część swojej twarzy. No i to jest, właściwie zdjęcie oryginalnie jest kolorowe, bo on bardzo kolorowo maluje, ale też się fotografią zajmuje. Ale tutaj myślę, że też jest nieźle. No to już będę leciał, bo to już przyjdzie. To jest największy paparazzi świata. Ron Galella. Po prostu to jest, bardzo chciałem go zrobić, dlatego że on zasłynął lata wstecz. Wyobraźcie sobie, on wskoczył z dachu do sypialni Jacqueline Kennedy, kiedy była żoną prezydenta i zrobił zdjęcie. No dzisiaj to już byłby roztrzepany po prostu karabinami maszynowymi i tym wszystkim, już by go nie było. A dzięki temu zdjęciu oni poszli do sądu z tym wszystkim, no to była jeszcze bajka ten czas. Jak poszli do sądu, to został mu wyznaczony, że nie może chyba na 100 stóp, to jakieś 30 metrów do niej się zbliżać. I on nosił taką miarkę i tą miarkę rozkładał i to wszystko. To wzbudzał sensację. Pamiętam, jak mu robiłem te zdjęcie gdzieś też, to mówi, teraz ja nie jestem paparazzi. No tak. Hartwig. No tu będę leciał, bo to naprawdę rozpędziłem się, to chyba dużo czasu już minęło, nie? Bo ja nie kontroluję. Dużo, nie? Rewelacja. Ile mamy czasu? Dużo. Cały dzień. Do końca. Tak, do końca. Dobrze. To jest na przykład taki, no, dla mnie ważny facet, profesor Janusz Hereźniak, który już nie żyje, bo no, chciałbym powiedzieć tak jak to, że ta fotografia właściwie to nie było moje pierwsze zajęcie. Pierwszym moim takim fascynacją to była entomologia, czyli owady, a w owadach jeszcze dalej ważki, odonata. Już w szkole średniej byłem w towarzystwach międzynarodowych, gdzie tylko był jeden czy dwóch profesorów z Polskiej Akademii Nauk i ja, oni mi płacili za to. Potem zdałem te wszystkie egzaminy i jak studiowałem biologię, właśnie to równocześnie z fotografią. I on był gościem, który łączył też dwie rzeczy. Fotografię i był botanikiem, zajmował się drzewami. Umarł ze 2-3 lata temu. Nagrałem jeszcze, chcę zmontować film o nim. Nie wiem, coś mi przyszło do głowy ze 2-3 lata temu, jak go odwiedziłem w Łodzi, tam na tej katedrze. I tak siedzieliśmy, ja mówię, słuchaj, mam tutaj kamerę, jakbym tak nagrał, a co ci do głowy przyszło? Ja mówię, nie wiem, no może by było dobrze. Mam ostatni wywiad z nim, trzeba to będzie zrobić. Genialne zdjęcia drzew, krzewów, innych rzeczy, cudowne, no i biolog wysokiej klasy. Właśnie na biologii wtedy taki plus, który mi powiedział tamtego systemu, był taki, że jak coś się robiło takiego, to oni na przykład stworzyłem taki klub fotografów, przyrodników i oni to finansowali, czyli to była dobra rzecz wtedy. Dzisiaj może już byłoby to trudniej, chociaż może i też by można było robić, jak ktoś by miał ochotę. David Hackney, no jego obrazy po parę milionów, ale również fotografie. Ciągle żyje, także tutaj jeszcze jest sytuacja tak. Ryszard Chorowic, to jest jedno z pierwszych zdjęć, które 80. tutaj widzę, drugi czy któryś rok w Nowym Jorku, jeszcze takie aparaty używał, to 8 na 10 cali, 8x10, czyli 18 na 24 po polsku, mi się wydaje, mówiąc, to już muszę lecieć. Ryszard Kapuściński. Mało kto wie, że oprócz pisarstwa Ryszard robił genialne zdjęcia. I pamiętam w 88 roku, na rok przed tą moją wystawą w Zachęcie, szef związków
Polskich Artystów Fotografików mówi, słuchaj, chcemy ci zaproponować przyjęcie na specjalnych warunkach. Bo jeżeli teraz cię nie przyjmiemy, to po tej wystawie w Zachęcie cię ludzie tak znienawidzą, że już nie będzie możliwości. A tam było tak, że wszyscy musieli głosować na tak. Wystarczyło, że jedna osoba pójdzie na nie i już jest lipa. Ja mówię, ale wiesz, mnie to specjalnie jest potrzebne, bo filmy przywożę z Ameryki, tam pracuję i tu, no po co? No tak, ale to jest prestiż dla nas, dla tego wszystkiego. Więc zacząłem się zastanawiać, co by zrobić, żeby oni się nie zgodzili. Trochę, tak. Niby chciałem, ale co by zrobić, żeby nie zgodzili się. A ja mówię, a nie wiem, czy wiecie, że Ryszard Kapuściński jest również fotografem. I jeżeli w tym samym dniu przyjmiecie jego i mnie, to ja mówię tak. Zrobili to. Jego przyjęli i mnie. Dzięki temu Ryszard był też w Związku Artystów Fotografii. A wiecie, ten gość, który też nie tak dawno umarł, ostatnio już był na wózku, kiedy przyjechał do mnie, ale fotografował tych wszystkich jazzowych, największych muzyków. I w tych jego zdjęciach nie jest ważna ta perfekcja, która się wiąże z tym, że studio wszystko jest oświetlone. My wiemy, że on był na zapleczu, że on z nimi wchodził w jakieś bliższe relacje, że te filmy były małej rozdzielczości, czyli właściwie klapa całkowita, bo trochę poruszone, nie ostre, ale tu nie o to chodzi. On łapał pewne elementy, które są ważne. To jest mój mistrz amerykański, Joseph Karsh. Słuchajcie, o nim muszę historię, tak jak o Dorisie, powiedzieć. Jak mam jeszcze 5 minut, to o nim muszę powiedzieć. Więc tak, bardzo chciałem go poznać. I mówię, takim najlepszą rzeczą, jak przyjechałem, on mieszkał w Ottawie w Kanadzie i w Manhattanie miał te studia. Zdobyłem do niego adres i napisałem list, że chcę się z nim spotkać i go poznać i sam się fotografią zajmuję. Przyjechałem tutaj do tego Nowego Jorku nieszczęsnego i to dobrze. Dostaję odpowiedź po jakimś czasie, otwieram ten list, a tam jest w tym liście napisana data 2 tygodnie wcześniej, że mam przyjść do niego. A ja dostałem go dziś, a tam jest 2 tygodnie wcześniej. Zacząłem to sprawdzać. Okazuje się, że poczta kanadyjska miała strajk. Przetrzymali ten list na granicy i spieprzyli mi kontakt z nim. Mówię sobie, to już jest klapa. To się nic już nie wydarzy, to będzie 100% nie ma. No ale mówię, ostatecznie jak już raz napisałem, piszę mu drugi raz. Wyobraźcie sobie, odpisuje mi drugi raz. I pisze tak, proszę pana, bardzo, mam te listy w sejfie wszystko, bardzo rzadko odpisuję na takie te. Nie wiem, czymś mnie pan tam ujął, że odpisałem i dałem propozycję tego spotkania. No niech pan się wyobrazi, ja poszedłem na to, siedzę, godzinę czekam, a pan nie przychodzi. Nie no, rzecz bardzo dramatyczna. I daje mi następny termin. O dziwo. Co się wydarzy? Jest na początku grudnia. Spada śnieg w Nowym Jorku na prawie metr. Też nie dochodzi do spotkania. Nie, dochodzi. Ja już wychodzę parę godzin wcześniej, czekam tam godzinami na niego i to wszystko i przychodzę. Nie, mowy nie ma. Robię. I teraz on. Mam jego kilkanaście albumów. Słuchajcie, to jest sensacja. Ale zaczęło się z nim tak. On zrobił pierwsze zdjęcie, na którym wypłynął, które chyba opublikowało co najmniej ze 100 okładek z live począwszy. Ze 100 okładek. I on wyrwał cygaro z ust Churchillowi, jak przyjechał to. I ten Churchill taki wystraszony, z takimi rozsunęłymi ustami stoi, a on nacisnął wtedy dużym aparatem i zrobił zdjęcie. I to zdjęcie zrobiło sensację. I słuchajcie, ta dziewczyna, ta legenda, która tutaj mówiła, pokazuje mi coś takiego. To wy wiecie, to jest taki światowy system, że dobiegliśmy końca mojej wypowiedzi. Doszliśmy do K. Trzeba zrobić specjalne wydanie kiedyś, tak. Nie no, nie mogę dalej, dlatego że tu się dramatycznie sytuacja szykuje, taka, że nie mogę. Jeżeli jeszcze jakieś pytanie ktoś ma, odpowiem z przyjemnością, bo na pewno, no nie mogę dalej. Pokazuje mi to jest dramat, to jest taka rzecz.
No, a dla nas jaki? O, a dla nas jaki? A ta pani, a dla nas jaki dramat mówi? No, to jest piękne. Ale jakieś pytanie z przyjemnością odpowiem, bo na pewno ktoś może coś chciał zapytać. Kiedy następne spotkanie? No, kiedy następne spotkanie? Jestem do końca listopada, a potem na wiosnę, także dobijajcie się do nich i to wszystko, no może się udać. Sprawdzajcie u mnie na Facebooku, który mam dopiero od roku, a Facebook już istnieje 10 lat i to, co się dzieje teraz, to jest szaleństwo i robię go inaczej. Chcę jeszcze tylko tyle powiedzieć. Patrzcie na zdjęcia i uczcie się robić zdjęć, ponieważ zdjęcia to jest środek komunikacji międzyludzkiej. Jedno zdjęcie uważa się, że jest warte więcej niż 1000 słów. Wy sobie wyobrażacie, co to zdjęcie znaczy. A zdjęcia są tak niedobre, tak prymitywne, tak strasznie robione. Wyobraźcie sobie, że ja, znając złote punkty i inne rzeczy, muszę to wszystko oglądać. To w mojej głowie się burzy wszystko, ale doszedłem do wniosku, że zaczynam teraz robić presję, żeby fotografia weszła do szkół. Udzieliłem wywiadu w radio, odezwało się masę ludzi, a nóż widelec. Mam książkę, jak fotografować cyfrowo, znajdźcie ją, jest od początku do końca, to nie jest reklama tylko mojego. Ta książka jest napisana tak, jak dla prostego człowieka, najważniejsze rzeczy moje. Jak fotografować cyfrowo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy Czesławowi Czaplińskiemu za czas poświęcony. Szkoda, że doszliśmy tylko do litery K rzeczywiście, a do Z jeszcze daleko. Ho, ile to by było jeszcze ciekawych, ale myślę, że na pewno spotkanie kolejne się odbędzie. Nie wiem, kto to zorganizuje, tu to gdzie idziemy, na pewno tak. Na pewno jesteś jeszcze na razie do dyspozycji Państwa i do rozmów kuluarowych. Zachęcamy Państwa bardzo serdecznie, a ja zapraszam do Galerii Limited Edition, gdzie odbywać się powinna promocja najnowszej książki Jak te baby Józefa Wilkonia. Także zapraszamy bardzo serdecznie, a Czesławowi Czaplińskiemu wielkie brawa jeszcze raz.